Zawód aktora kojarzy się również z wieloma różnymi przesądami. Czy pani wierzy w takie różne rzeczy, które się dzieją tuż przed wejściem na przykład na scenę? W przesądy teatralne nie wierzę specjalnie. Jestem chyba jedną z nielicznych aktorek, jeżeli w ogóle nie jedyną, która w momencie, kiedy coś upada na ziemię, nie depcze nigdy tekstów. Nie lubię tego i wręcz mnie to drażni. Natomiast jestem bardzo przesądna już na stare lata. W życiu. Natomiast w teatrze po prostu zachowuję wobec teatru, wobec sceny, wobec widza niezwykły szacunek. Jest mnóstwo przesądów i być może można by to potraktować, że ja je traktuję jako przesądy. To nie traktuję jako przesądy, po prostu jest to mój szacunek dla tego miejsca. Więc tak bym to określiła.